Siemaneczko, ziomeczki, witam was serdecznie z tej strony Fatality, witam was w kolejnym odcinku The Forest. Wyszedł nowy update, więc musimy zobaczyć, co tu nieco nam się zmieniło. Na pewno ja sobie zbudowałem domek, bo oczywiście tam to się bugowało na tamtym starej mapie mojej, więc musiałem sobie zbudować nowy domek. Taki oto prowizoryczny, fajny domek, to też sobie dobudowałem. W ogóle nagrałem dla was odcinek, ale coś mi się z dźwiękiem stało i zamiast normalnego mojego głosu było, to cały czas było takie, no wiecie, jakby coś rypało po tych słuchawkach i to równo rypało, bo no nie dało się tego słuchać, nie? Nie dało się z tego wyciągnąć żadnego dźwięku. No trudno, trudno. No, więc dzisiaj sobie... Znaczy, no ja nie wiem, co ja miałem, bym gadać teraz do was, Lizard. Może sobie pójdziemy gdzieś... Może zbudujemy więcej pułapek, wiecie? Ptaki. Więcej pułapek sobie zbudujemy, żebyśmy... no, wiecie. Przygotowali się na atak tych oto kanibali, więc muszę jeszcze raz muszę jeszcze raz mówić o tym samym, czyli w tym nowym update'cie wyszło to, że dodaje nam tam do kanibali, babki kanibala, dodaje nam... Znaczy no, do kanibala dodaje nam babkę kanibala. I ta babka... No po prostu no jakaś tam inna fryzura, lepsze cycki, no może nie wiem czy lepsze, bo tak z bliska to z nim nie walczyłem, ale widziałem ją z daleka, bo się nie zbliżali do mnie. No ogólnie to dodali, tam więcej możecie się wczytać na stronie, bo ja tam się tak za bardzo to nie wczytałem, żadnych budowli nam nie dodali, oprócz może tego, że dodali nam ławeczkę, dzięki której, na którą możemy sobie jeszcze usiąść. To jest też bardzo fajna sprawa, więc dzisiaj myślałem, żebyśmy się gdzieś wybrali. Zachód słońca, czyli będzie w noc. Tu musiałbym zdobyć jeszcze jedną głowę. Czy tutaj gdzieś... O, dobra. O, właśnie o pana mi chodziło. Okej. Podpalamy pana. Podpalamy pana. I podpalamy tą główkę. Okej. W tym odcinku wcześniejszym, co nagrałem, ale no, niestety dźwięk mi się zrypał, więc musiałem go usunąć. Było tak, że mieliśmy w następnym odcinku, teraz mogę was trochę tak zamotać, iść sobie do jakiejś jaskini, żeby się przygotować na jakieś, wiecie, bitwy. No na razie tego nie zrobię, bo się nie przygotowałem, bo muszę jeszcze raz kręcić to samo, więc nie miałem czasu, żeby się przygotować. Więc dobra, skinijmy się przespać, może będzie dzień. Jest dzień, okej. W ogóle nie wiem, co się dzieje z tym. Strasznie razi to słońce, ale naprawdę tak razi. Czy coś mamy? Monety, to będzie na granaty. Granaty. Dobra. W ogóle chciałem wam podziękować serdecznie za to, że pod ostatnim odcinkiem The Forest jest ponad 400 wyświetleń. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Chciałbym, żeby pod tym odcinkiem też było tak właśnie ponad 400 wyświetleń. Chociaż nawet 200 już, jak zacząłem to 200, to mówię, Boże, skąd te 200 wyświetleń, kto to ogląda? O, tych się nie zatrujemy. Okej. Dobra. Zostawiam trochę drewna i moglibyśmy zacząć budować pułapkę. I ja bym chciał zbudować sobie tą pułapkę taką nadziewacza, chociaż... Kurczę, wyłożą mi teraz te zwierzęta po tej plaży i mogą mi te pułapki niektóre psuć. Więc może zaczniemy sobie od takiej pułapki jak... To jeszcze jedno. Widzicie, tu króliki skaczą. Takie coś. Dwa patyki, teraz jeszcze 5 belek. Tu mam 3, ale sobie to zostawiam w tym składzie. Żeby to było. Króliczki. Okej. Króliczki, prowadźcie. Gdzie możemy iść? Może chodźmy tutaj. Nie, ci kanibale to przerąbani są teraz. W każdym, jak wychodzi nowy update, to za każdym razem się, tak jak wiecie, na nowo się ich boję. Bo nie wiem, co im może odpalić. Gdzie oni mogą mi wyskoczyć. Okej, teraz coraz głębiej wchodzimy w las z tym. Przydałoby się zacząć już ciąć coś. Tnijmy drzewo. Przerąbani są ci kanibale, ale jakoś damy radę, nie? Jesteśmy drużyną Drwala. Jestem Dominik Drwal i wam dzisiaj pokażę, co i jak. Zresztą tak, sorry, że tak cicho mówię, ale no, goście są tak jakby w domu i no wiecie, nie wypadałoby się drzeć, nie? Więc dzisiaj taki spokojny, psychiczny odcinek,
Ale na pewno nie bójcie się, w przyszłości będą bardziej porąbane. Gwarantuję wam, że będą bardziej porąbane te odcinki. Bo dzisiaj taki trochę luźniejszy. Też się trochę wkurzyłem na to, że... No, że właśnie wcześniej nagrałem taki odcinek fajny, taki szalony, bo nikogo nie było na chacie, wiecie, mogłem się drzeć. I w ogóle... A teraz to tak za bardzo nie, bo tu ludzie są i sobie pomyślą, co tam się tak drze do tego komputera, jakiś maniak. A ja się drę specjalnie dla was, no. Żebyście mieli frajdę z tego, że się drę. O, patyki też sobie pijemy. No, ciepaj ta bala. Mietek. No. Co się dzieje z tym drzewem? Okej. Okay. Okej. Okay. Trochę sobie tu porozrzucamy. Gdzie są te patyki? To sobie zrzucimy na dół. Żeby było tak ładniej. Okej. Okay. Wywaliłem ten patyk, okej. Okay. Jezus Maria, co to było? Zahaczam o jakieś niewidzialne rzeczy. No nie chcę tego patyka trzymać, Jezu, bo ja mam cały zastrany kwipunek. A to jest drzewo, myślę, że to jest ich wioska. Jezu, ile tu jest tych zwierząt. Potrzebnie je zabijam, bo to i tak... Tylko armora, to mam jednego. I tak jednego tego lizarda. Dobra. Zcięliśmy sobie drzewka. Teraz możemy próć i wziąć następne drzewka, żeby się trochę przygotować z tym drewnem. Czasami się w krzakach kampią, w poprzednim odcinku się tak wystraszyłem tych, bo rozwala właśnie taki krzaczek i nagle mi tu się dwóch pojawia z tego krzaka, nie wiem, jakaś młoda para. Chciałem mieć chwilę intymności, a taki Dominik drwal się wpierdziela im w życie. Tydzień po ślubie byli już, chcieli co tu noc po ślubną zrobić w krzaczkach, a tu nie wyszło. Najlepsze było to, że byli dwaj faceci. No po prostu genialne. No ciepaj te drewno. Oś, te patyki. Okej. Okay. Drewno mi tam zjeżdża. To jeszcze jedno, chociaż tu już jest niebezpiecznie. Bo tutaj już oni się zaczynają kręcić. Dobra, ale będziemy mieli dużo drewna, to będziemy mogli sobie zbudować fortecę jak... No ja fortecę jak nie wiem. Ale w tamtą stronę. A, znowu ten patyk. Okej, okay, pełno tego drewna tu mam. Zarąbiście. Znowu słońce zachodzi, więc trzeba się śpieszyć z tymi pułapkami. Czemu ja to wywaliłem? Pyk, cyk. I budujemy pułapki. Proszę bardzo, jeden. Czekajcie. Okej, okay, oni się tu już kręcą. Oni się nam już tutaj kręcą, bo widziałem już kilku. Tu jeszcze pełno drewna, ja pierdzielę. Piękny znowu kolejny zachód słońca, taki bardzo piękny, no pięknie to wygląda, tylko trochę to słońce razi. Oni tu pewnie poprawili jakieś efekty właśnie oświetleniowe, czyli słońca i takie różne. No fajnie, że to poprawili, tylko trochę to ryjebanie, bo to jak przesadzi takim słońcem, to już więcej nie można. Ta, dobra, tu podpalmy. Te ręce już nie mogę ich podpalić, nie? Byli tam w tym i już ich nie ma. Co, oni zwątpili, czy oni mnie zaatakują? Dobra. Przekimajmy się. Podpalaj. Dobra, kima. Okej, okay, przekimaliśmy sobie trochę.
Boże, teraz tego nie wyciągnę. Nie będę mógł tego złapać, a mogę, dobra. Szczęście, że to jest jeszcze tak zbugowane. Okej, okay, jest piękna noc. Fagasy, jak ich to lubię nazywać. Gdzieś się tam kręcą. Tu w ogóle, dobra, tu się wszystko pali. Pełno drewna widzę tam w oddali, to sobie potem pozbieram. Teraz by się przydało coś zbudować jeszcze. Happy birthday trap, tylko to się boję, bo te zwierzęta mi to wszystko poniszczą i nie będzie pułapek. Co by tu zbudować? Łódkę. Zbudujmy tą... Tu sobie ładnie zbudujemy. Okej. Okay. Można na tym siadać. O. O Jezus. Okej, okay, można ładnie obserwować sobie tu zachód słońca, tu jakieś trupy wiszące. No po prostu żyć, nie umierać, nie? Czekajcie, to jeszcze podpalimy, bo... Okej. Okay. I teraz sobie weźmiemy jeszcze to jedno drewienko. Nawet dwa. Dachu nie umiem budować. Nie wiem, co się dzieje, ale coś jest nie tak z dachem. Próbuję budować dach. To nic z tego nie wychodzi. Widzicie, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Jest lipa. Dobra. Ale budujemy dalej. Fortecę budujemy. Czyli budujemy teraz... Co by tu zbudować jeszcze z tych... Może jakąś pułapkę. Może zbudujmy jednak to. Tylko tak tu się te zwierzęta... Nie, tu się będą kręcić. To może zbuduję teraz z tej strony. Tu tak pusto jest. A tu tylko te ptaki. Ale tu chyba raczej żadne... O, przy wodzie tutaj się nie będą kręcić te... Okej. Lecimy. O, już tutaj jeden nasz koleżka. Sobie chodzi, to zbudujemy sobie takie coś. O. Proszę bardzo, kolego. Porozleciał się? Ule, Schwarzenegger. On się rozleciał. Tak. Rozleciał się, patrzcie, on... Patrzcie, ile on głów da... What the fuck? Tyle głów. Można budować kolejne. Dawajcie to. Budujemy ten największy totem. Nigdy go nie budowałem. Szczerze wam mówię i zobaczymy, jak to będzie się prezentował. 9 głów. No on tu mi już same głowy wyrzucił. Gdzie te głowy? Hej, te głowy, kiedy ich nie ma... Tak, jakieś dziecko mi tam gwiżdży na dworze. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Popatrz. Deszcz. Dobra, trochę nam tutaj... No, 7 głów jeszcze. Damy radę. No, idą następni. Okej. Okay. Nie wiem, w kimę. Jeszcze raz. No, niedobrze. Tu biegacie. Widzicie, oni... Jezus, nie miałeś usiąść. Oni biegają teraz w większych grupkach. O, to jest ta nowa typka. O, cię ma rude włosy ma. Ruda Grażyna, ekstra klasa. Podpalimy sobie to. Te pułapki jeszcze są. Wow, spokojnie. Włodek. Nie pajacuj. No łapcie się. Słyszę, jak tam już wzywają swoich frajerzy zasrani. O, drąb pizdy. Zbudujmy jeszcze taką pułapkę. No chodź.
teraz nie wiem, jak to ma być, chyba tak. Okej, żółwik mnie blokował. Ale wszystko jest pod kontrolą. Ręka mocy. Okej. Kimka. Nie ma dnia, ale tu mi się kręcą przy mojej posiadłości. Dobra, jednego mamy. Dobra, to zróbmy szamanko. Póki oni tam się będą kręcić gdzieś wokół mojego domu. Okej. Nie ma dnia, no lipa. Lipa. 23 patyki musimy zdobyć, 7 kamyków i 3 takie belki. No belki to mamy tu od zasrania. Jeszcze na składzie leżą belki, więc gitarka. Zaraz kończymy ten odcinek. Dobra, zjadłem. Boże, zaś się zlagował. Co za gówno. Teraz będziemy się kręcić po całym tym. Dawaj tu laska, ciebie chcę zobaczyć, bo ty jesteś nowa. Ty jeszcze tu nie wiesz, o co chodzi. Chodź, chodź. No. No wbiegaj. Czekam na ciebie. Jezu, te ptaki. To jest taka zaraza. Potrzebuję głowy. Dasz mi głowę? Ło, przeszła przez płomienie. Ło, wybiła mnie. O fuck, dwóch. Dobra. Uniki. Potrzebuję ognia. Nie siadaj. Ach, usiądę sobie. Co mi tam? Okej. Buu. Nie boisz się, co? Boisz się. No dobra, no chcę. Przez ten deszcz nie mogę nawet ogniska porządnie rozpalić. I to jest lipa. Ten się cały czas kręci, 360. No nic, no. Myślę, że możemy kończyć odcinek. Trochę taki chaotyczny. A to dlatego, że no naprawdę nie wiem, co robić, no. Dajcie mi jakiś pomysł. Jeżeli macie jakiś pomysł, co robić w następnym odcinku, to piszcie pod tym filmem. Ja na pewno od razu, gdy przeczytam, nakręcę odcinek i będę robił to, co kazaliście. No. Ja wam dziękuję i trzymajcie się. Czekajcie, aż tylko w Kimę pójdziemy. A, dupa. Dobra, trzymajcie się i... Hej!